Witam! Co w dzisiejszym odcinku? A kuku! Zielono mi, żółto mi, gdy cię widzę. Miejmy nadzieję, że w tym roku na pietruszce zarobimy 950 tysięcy. Trafia do znanej sieci handlowej. Jesteśmy na plantacji cebuli szczypiorowej w typie cross. Uprawiamy jej około 12 hektarów na sam zbiór pęczkowy. Oprócz tego uprawiamy cebulę na kulkę zwykłą, na przechowanie w okolicach 10 hektarów plus dymeczka z 3-4. Co dzisiaj? Pokażemy Wam zbiór oto tej cebulki kombajnem. Pokażemy Wam, jak tniemy natkę, pokażemy Wam, jak pakujemy nasze warzywa. Porozmawiamy o problemach, co nas męczy, co nam nie wyszło, co nam wyszło, co nam wyjdzie. Jesteśmy na polu natki i pietruszki. Tak wygląda zbiór w naszym gospodarstwie. Są kobitki, tną sobie ładnie. O, tu ładnie wyczyszczą. Chcę Wam pokazać, jak trafia, jaką drogę przybywa towar, nim trafi na półki sklepowe, lub na giełdy, lub na duże hurtownie. Towar jest ładny. Trzeba za dużo czyścić, tak to wygląda. Zbieramy to ręcznie. Ładujemy na busa. Później trafia to na chłodnię, z chłodni na halę produkcyjną, którą Wam pokażemy. Jest zawijane, ważone. Trafia kod kreskowy, zapakowany w kartonik. I trafia do znanej sieci. Niestety trochę trzeba ręcznie się narobić, ale co tam. Tniemy około 400 do 600 kg dziennie, codziennie od rana, żeby to było świeżutkie, pachnące, niezwiędnięte. Zbiór cebuli na szczypior, ponieważ koszt ludzi w tym roku już jest dosyć duży. Dało nam to, że zazwyczaj dwa busy pełne zbieraliśmy 16 osób, 2 godziny, plus koszty paliwa, czas przejazdu. Udało nam się zmechanizować kombajn do pora. Zbieramy teraz 3 osoby. Zbierają 4,5 godziny do 5 godzin. To, co normalnie 16 osób robi 2 godziny, plus koszty przejazdu i czas. Cieszymy się z tego, ale niestety sytuacja na rynku jest bardzo kiepska. W zeszłym roku udało się podnieść cenę pęczka do wniesienia wynagrodzenia ludziom. A w tym roku niestety pęczek jest 20 groszy tańszy. To jest dramatyczna sytuacja. Ale robimy swoje, czekamy, aż to się odbije. Mam nadzieję, że przyjdą upały, trochę ciarniastek pomęczy i ta cebula skoczy do góry. Czekamy, robimy, nie poddajemy się, kombinujemy. Patrzcie na chwasty, mamy bardzo krótki okienko do pryskania. Tylko robimy to w mikrodawkach na trzecim, max czwartym liściu. Później nie możemy sobie pozwolić na pryskanie tak jak w normalnych cebulach. No, chodzi o to, żeby to było czyste, bez pozostałości. A że trochę tam gdzieś niegdzie starzec przepuści, czy rumian, no trudno, no to już musimy odpuścić. W tym roku jest problem z mączniakiem. Zazwyczaj pierwszych cebul praktycznie nie pryskaliśmy w ogóle niczym, jeżeli chodzi o ochronę fungicydową. W tym roku jest wilgotność powietrza bardzo duża. Zależy też od odmiany, ale pierwszy rzut, większa cebula, nam gdzieś niegdzieś chwyciła mączniaczka. Ale już tu mamy naszą mieć Kobrę. Pryskaliśmy Agroeka dwa razy, ale mimo tego jest już zasuszone wszystko ładnie. O, widzicie? To już jest suchutkie. Agroeka
i poszła kobra nasza, miedź elementarna. Jest to zasuszone, ale sam fakt, że w tym roku presja mączniaka jest naprawdę bardzo duża. Na szczęście mamy ten plus, że w naszych cebulach, które siejemy w typie cross, mączniak chwyta na bocznych liściach. Więc ściągamy ten liść, który miał infekcję. Tu jest zasuszone, ale patrzcie tu te przebarwienie. To już tak jakby było nowe znowu. Ale wyrzucamy tego i mamy trzy szczypiory zdrowe. To jest właśnie fajne w tych typach cebuli pęczkowych od pana Adama z Argenty. Serdecznie pozdrawiamy, Argenta Seeds. Tu mamy akurat odmianę Maradona. No, tego na biedę można uszczypnąć. I mamy cztery szczypiorki zdrowe. Ale obieramy na powietrze. Mamy systemy porobione, że obieramy cebulkę powietrzem. Pęczkujemy to wiązarkami. I bardzo fajnie się to obiera. Mamy cebulę w typie cross, odmiana Maradona. To jest cebula z drugiego rzutu. Posiejemy cebulę na pęczki około co 10 dni. Zobaczcie korzeń po chubrze. Wcierniastka praktycznie zero. Ale ten wcierniastek w tym roku jest bardzo duża presja wcierniastka. I niestety, żeby tego nie pryskać, nie męczyć, damy trochę spintoru oczywiście, Veris Max w połączeniu z Osant Krzem. Tak to wygląda. Ale żeby sobie ułatwić życie i nie męczyć tego, rozłożymy tu system mikrozarzaczy, który według mnie tworzy przyszłość. Będziemy dawać tu około 3-4 litrów wody dziennie, żeby tego wcierniastka utopić. Choć wam pokażę różnicę w typie cebuli w typie cross. Ona jest bardzo odporna na herbicydy. Gdzie nie, gdzie tam jest przypalona, ale to tam już praktycznie się wszystko zregenerowało. Mamy tu klienta, który sobie życzy kuleczkę. Nie wierzę tego dużo, ale też chce. Jeden siewniczek sobie zasiałem. Zobaczcie, cebula w typie cross. Zobaczcie zwykłą cebulę. To jest akurat odmiana kroket. Zobaczcie przyrost. Zobaczcie odporność na wcierniastka. To jest cebula Maradona. Gdzieś nie, gdzieś tam jest coś tam użarte. Ale zobaczcie tą, jak męczy. Zobaczcie tą genetykę. Zobaczcie to, jak tu jest pożarta już. Różnica jest kolosalna we wszystkim. Chodźcie. O, widzicie, nie? To jest bardziej przypalona. Bardziej ją wcierniastek żera. Od środka na liściu przede wszystkim to najbardziej widać. Więc to jest... O, widzicie te kropki przebarwienia? To są wszystko ukucia po wcierniastce. I to już do oka nie wygląda za ciekawie. Mamy cebulę z trzeciego rzutu. Siejemy około 1,5 hektara co 10 dni. Jest teraz przypalona, ale zobaczcie, chwasty. Tu były dwa zabiegi na razie. Trochę jeszcze ją jednoliścienne męczą, bo zabieg był 7 dni temu. Ale zobaczcie to. Wszystkie chwasty, tu koper. Zobaczcie, jak koperek walczymy. Chodźcie. To jest wszystko koperek. Koperek w cebuli, no trzeba trochę tam pojęcia już mieć, żeby to zwalczyć. No właśnie to. Jakby to wszystko się rozsiało i rosło, no to mamy problem z mączniakiem, ze zbiorem. Więc koperek to nie jest tak sobie zasiać, mieć i sprzedać. To trzeba myśleć odpowiedzialnie. No i ta cebulkę skończymy. Tamten kawałek, co będziecie widzieć, co kopiemy kombajnem, skończymy za około 5-6 dni. Wchodzimy w dwójeczkę, mamy około gdzieś na 2-3 tygodnie przy sprzedaży 15 tysięcy pęczków dziennie. Tam starczy na około 2-3 tygodnie. W tym czasie tam skończymy, dorośnie ta, wygoi się. No, co za 3 tygodnie? Spokojniutko będzie wyglądać tak jak tamta. Jesteśmy na Marfi, odmiana Carvora. Plantacja założona, zasiana 17 marca. Zagęszczenie 950 tysięcy. Aktualnie
trwa zbiór pęczkowy. Robimy sobie przecinkę przy środek pola. Pęczek w tej chwili sprzedaję po 2,10 za 500 gram. Oczywiście umyty, spakowany i zawieziony. Jest już dosyć sucho, ale w sobotę ma popadać, więc na razie się nie bawimy w deszczowanie. O, tak to wygląda. To jest karwora na zaprawie szafir. No, tak to wygląda. O, uciąłem, dobra. Dobra, nie będziemy męczyć. Tak to wygląda. Chyba dosyć spoko. Już główeczkę robię okrągłą. Myślę, że za 2 tygodnie będziemy już sprzedawać jako marchew Modalus. Jestem na odmianie na pietruszce korzeniowej, odmiany Romanika i Arktika. No, tak to wygląda, sucho nie idzie wyrwać. Mać potężna, korzeń buduje. No i tak jak mówiłem wcześniej na filmiku, mamy problem z koperkiem. Tu już mamy przeplewione ręcznie ten kawałek. Tu mamy przejane pielnikiem herbicydowym. Już to po bokach schnie. Ale niestety to, co w głąb rajki rośnie, po deszczu puścimy ludzi. I niestety ten koper muszą wyrwać, ponieważ on nam składniki pokarmowe niepotrzebnie marnuje. A w tej chwili dla nas to jest chwast. I to jest bardzo uciążliwe w pietruszce do zwalczania. I tak to wygląda. Pietruszka jest ładna. Miejmy nadzieję, że w tym roku na pietruszce zarobimy. A czy tak będzie, kto to wie. Tak wygląda pietruszeczka. A kuku! Jesteśmy na plantacji kopru! Zielono mi, żółto mi, gdy Cię widzę! Zobaczcie, jak to ładnie się tnie. Cyk, cyk, cyk! I pęczek jak malowany! Zero brązowego, zobaczcie to! Kobra! Miedź elementarna w odzianiu systemicznym. Zobaczcie to. Zaraz Wam pokażemy, jak myjemy naszą cebulkę dymkę, która trafia do znanej sieci handlowej. Tak wygląda cebula dymka po spakowaniu. Myjemy, to akurat idzie w skrzyneczki. Cyk. No, myjka też nam dużo życie ułatwiła. Tak to wygląda. Właśnie przyjechało auto. Robimy ostatnią paletę do nowaliki.